Witajcie ludzie, z powrotem, że zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa. Jesteśmy w sypialni Gryffindoru. No dobrze, ej co? Mogę coś zbadać? Dean nie powiesił tylu plakatów West Ham co zwykle. A no tak, Dean, to takie nawiązanie do książki. Gdy Dean bardzo często wieszał tutaj wszędzie swoje plakaty różnych... Westin, to było chyba coś tam, co to było? To była chyba jakaś drużyna piłkarska w mugolskim świecie. A co tutaj jeszcze mogę sprawdzić? Co to jest? No tak, zobaczyłeś, popatrzyłeś sobie na kufer, no fajnie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Znicz! Znicz! Ach, kurczę. Dobrze, mamy następujący problem. Nie mamy żadnych questów. I musimy teraz szukać. No kurczę, to może być trochę problematyczne. Wygląda na to, że będziemy musieli przeszukać wszystkie miejsca i znaleźć to, co musimy zrobić. Albo Freda i George'a będziemy musieli poszukać, albo być może jeszcze jakieś bagno, albo coś, no nie wiem. Ale tak dla jaj, pogadajmy sobie teraz jeszcze z plakatami. Nie plakatami, z obrazami. Dlaczego moja rama jest brudna? Zapytaj o to skrzaty domowe, dobrze? Poprosiłam pannę Granger, ale wolę uniknąć wykładu o WSZ. WSZ. Hej, cześć. O, staruszku. Twój ojciec zawsze bawił się z niczym. A ty dalej to samo. Świetny refleks. Znałeś mojego ojca? Wszyscy go znali. Wiecznie rozczochrane włosy. Wyglądał, jakby grał w trakcie burzy. Baw się dobrze, panie Potter, i pilnuj swojego znicza. Kurczę, zawsze ten dialog mnie rozśmiesza. James Potter, człowiek, który był znany z bawienia się swoim własnym zniczem. Ta dama to nie miniatura. Coś mi się wydaje, że oni mają nic nowego do powiedzenia. Mam nadzieję, że chociaż ty powiesz coś ciekawego. Ty. Żebyś wiedział, ja miałem być akwarelą. Aha. Okej. Okay. Patrzcie, tutaj Gryffindor, to jest Hufflepuff. A to jest kto? Nie, nawet znaku nie ma. Hej! Z tymi obrazami można coś zrobić, tak mi się wydaje. Są to herby Hogwartu. To są herby Hogwartu. Tak mi się wydaje, że z tym jednak trzeba będzie coś zrobić. Ale to jeszcze spróbujemy później, nie? Czekaj. Może... Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa. Uj. Nie, to raczej nic nie daje. A może... Depulso! Albo Axio. Axio. A może zrobimy to tak? Podpalić też nie można, do cholery. Patrzcie, a tutaj też znak Gryffindoru. Kurczę, te wszystkie znaki. O, krzywołap! Właśnie, jest niesamowite w tym zamku, jest pełen sekretów. Jestem tu od wielu lat, a wciąż wszystkich nie poznałam. Bo nie możesz się ruszyć z miejsca, może dlatego. Ach, znicz! Dlaczego nie mogę pogadać z krzywołapem? To jest kot Hermiony, dla tych, co nie wiedzą. Ogień! Ty jesteś Harry... Nie, nie jestem. Nie chcę autografu rozdawać. Pamiętam, że tutaj można było rozpalić ogień. Ta. Rozpaliłem ogień i jest pięknie. A z tą tablicą można coś zrobić? Pamiętam, że na wersji DS-owej można do tej tablicy podchodzić i różne zadania robić, ale tutaj chyba tego nie można. Nie, nie można niestety. Ach, kurde. Ej, ty! Cześć. Szkoda, że nie możemy razem zagrać. Jak pomyślę o moich meczach... No, ty się nie mogę doczekać, że nigdy nie zagramy. A, ludzie, gdzie teraz pójdziemy? Na siódmym piętrze raczej nic nie będzie, tak mi się wydaje. Moglibyśmy sprawdzić, co z pokojem życzeń, jak już tu jesteśmy. Dobra. Ej. Chłopie. Czy to Hermiona tam na dole? Co ona tam robi? Chyba już się całkiem porąbało. Ej. Tutaj. No. Ta to jest Hermiona. Stała po prostu na korytarzu przez cały czas. Sprawdzamy. Dobra. Co z pokojem życzeń? Zostały drzwi rozwalone. Mnie ciekawi, jak to teraz wygląda tutaj. Można tam jeszcze jakoś wejść? Nie, tutaj nie było jeszcze pokoju życzeń. Gdzie był pokój życzeń? Chyba tu. Nie? Nie tu. Skoro nie tu, to czekaj. Powinien być gdzieś tutaj. Tam, gdzie byłem przed chwilą, ale tam nie ma nic. Czyżby tak nagle zniknął? Przecież... A nie, tutaj był pokój życzeń. Czy nie? Dali tutaj po prostu jakieś drzwi, nie można tam nawet wejść, co? No pięknie. Ale pokój życzeń będzie dalej działał. Chyba, że to jest pokój życzeń, chwila. Może to jest pokój życzeń? Nie. Nic się nie pojawiło. No kurde. Kurde. Szkoda, że nie możemy pójść do pokoju życzeń.
No niestety nie możemy. A, dobrze, sprawdźmy, gdzie pójść teraz. Transmutacja, nie, tam raczej nic nie ma, tam było już jedno bagno, sypialnia Gryffindoru, sowiarnia, tam byliśmy, skrzydło szpitalne. Skrzydło szpitalne. Nie byliśmy chyba dawno w skrzydle szpitalnym, co? Ale nie wiem, czy pójdziemy tam teraz. Tam raczej nic nie ma ciekawego, to może jakieś sekrety tam by były, ale... Wątpię, żeby tam teraz coś było. Trzecie piętro, wejście na dziedziniec. Tu byliśmy pewnie, ta... Wejście na wiadukt. Wiadukt. Wielka sala. Wielkie schody. Wieża zegarem, tam byliśmy. Wybrukowany dziedziniec. Zaklęcie i uroki, dzielarstwo. Biblioteka. Chatka Hagrida. Jak wygląda teraz chatka Hagrida, by mnie ciekawiło. Pójdziemy do chatki Hagrida, tak sobie trochę przeszukać. Ojej. Trochę roboty mamy. Możemy trochę pozwiedzać i być może jeszcze jakieś sekrety odkryć, których nie odkryliśmy. Dopóki nie znajdziemy wyjścia. Parszywy kundel. Parszywy kundel. Lubię jego głos, przypomina mi takiego Gala z Asterixa. Chyba ktoś miał taki głos, podkładał... Ten sam człowiek podkładał jak dubbing chyba w Asterixie jakiejś postaci. Takie skojarzenie mamy. Co? Tędy mam wyjść. A no tak, do tej grubej, o nie, znowu będzie... Ta gadka, lubię mięso i tak dalej. Kurczę, ona mnie wkurza. La la la, la 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 la. I przy okazji zobaczymy, jak działa teraz wieża z zegarem. Fajnie w ogóle to zrobili z tą wieżą z zegarem, fajnie to zostało wymyślone. Hermiona, nie wchodź mi w drogę. Aha, teraz tu jeszcze. No ale te obrazy są fajne. Niektóre obrazy mają ukryte takie easter eggi pewnie. Tak jak jeden obraz, który... Pod koniec ostatniego odcinka chyba widzieliśmy. Kotlety z sosem. Które pokazywałem. Pływające sosem, pycha. Nie jedz tyle, albo nie myślę o jedzeniu, proszę. Proszę cię bardzo. Co mamy zrobić z tym gówniem? Nie wiem, co mam zrobić z tym. Macie jakieś pomysły, co zrobić z tymi znakami? A to śmiesznie wygląda jak tutaj. I ten dźwięk. Pik, per, pik, pok. Pak, pok. Na 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 na. Ładnie tu wygląda i ładnie pachnie, hej! Hagrid, Hagrid, co tam u ciebie? Może zaatakujemy ich? Ha? Lewy korpus bym zrobił na was, ale... Uciekliście zbyt szybko, zanim wyciągnąłem swoją różdżkę. Harry jak zwykle lata z fiutem na wierzchu. To taki jego styl. La la la, o spieprzaj gnoju! Na 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 na. A tak w ogóle miałem zajrzeć do... W internecie zobaczyć, jak to wygląda, co mam zrobić teraz, ale nie chciało mi się, chcę to odkryć sam. Chcę zobaczyć, co tutaj... Coś tam szukałem, ale pomyślałem sobie, nie. Widziałem, jak jeden let's player sobie też szukał tego. Właśnie ten mój ulubiony let's player, Smarty LP. LP. Nie mogę tutaj wejść, kurde. Mogę coś z tymi drzwiami zrobić? Wingardium Leviosa. Nie, to na pewno nie zadziała. W każdym razie on też tutaj sobie łaził i nie szukał na internecie, pomyślałem sobie, w sumie też mogę sobie popatrzeć tutaj i sobie poszukać. Jeden odcinek mogę na to zmarnować. O! Możemy podlać? Nie! Bo powiedziałem nie. Co, podlejmy? Podlejmy tu! Ej! Musisz najpierw dobrze wycelować. Tu? Dokładnie cieniem wycelować na ogień, tak, tu. Może dostaniemy od Hagrida jakąś nagrodę później. Na przykład jego, jak to było? Hagrid zawsze w książce robił takie, a właśnie, krupnik. Krupnik, który był, co to był, suszony krupnik, czy co? Bo był taki twardy, że nie można było ugryźć. A krupnik to normalnie zupa, ale tam krupnik był czymś twardym. Dobrze znany krupnik. Hagrida. Jakoś nie... Tutaj chyba nie mogę nic już... Okej. Okay. Jest tutaj jeszcze coś... Jeszcze jest... Jest tu jakieś miejsce, które mogę podlać. Bo jakoś nie widzę. Nic nie widzę. Nie, tu raczej nic nie ma do podlania już. Chyba, że z drugiej strony jeszcze podejdę. Tu jest dym, nie? Tu jest dym, widzimy dymek. Ale nie ma tutaj ognia. I przed chwilą tutaj byłem, więc tego raczej podlać nie mogę. Chyba, że gdzie jest moja konewka? Gdzie ona poleciała?
Tu. Ty. Wingardium Leviosa. Idzie ze mną. Idziesz ze mną. A ciebie już czarowałem? Nie mogę zaczarować stracha na wróble niestety chyba. Spieprzać, polej was wodą. Spieprzać! Spłoszę was! Tu. Tu jest dym, ale nie ma ognia. Powiedziałem, tu jest dym, ale nie ma ognia. Ej. Nie, tu nie mogę nic zrobić, niestety. Dobra. Mógłbym przez okno wleźć? Nie. Tutaj też są drzwi. Kurczę. Ach, nie uda się chyba tutaj nic już znaleźć. No to następnym... Czy ja mogę coś zrobić z siekierą? Mogę? Nie. Następnym miejscem, do którego byśmy poszli, byłoby... Dzieniec wieży zegarem? Może do Exil? Może sprawdzimy, czy jeszcze może Snape ma coś dla nas? Odwiedzimy Snape'a. Odwiedzimy Snape'a. Wiem, że ten Smarty też chciał pójść do Snape'a. Tylko nie wiem, co... I nie wiem, co tam za bardzo się stało. Bo wyłączyłem wtedy, ale... Zobaczymy, może Snape jednak ma jakieś dla nas zadanie. Zobaczymy! A poza tym może w lochach jeszcze coś mamy do odkrycia. Cześć! Podpalę was wszystkich! Trójmagiczny głupiec. Dzięki! Trójmagiczny głupiec jest moje nowe... Moja nowa ksyweczka. Sporo punktów zbieramy tutaj za byle gówno. Za pracę, które Filch powinien robić, dostajemy punkty. No ładnie, skoro ten nie chce punktów, to my musimy za to robić za niego, nie? Już tak jest. I tutaj wyjść sobie... Kurczę! Mam takie przeczucie, że jeszcze to nie wszystkie bagna. Jeszcze na pewno jakieś bagno jest. Może o jakimś bagnie... Zapomnieliśmy, jakieś bagno musimy jeszcze znaleźć. I tak na ślepo teraz biegamy z prawa na lewo. Kotlety z sosem. Bardzo smaczne. I z lewa na prawo. I z góry w dół. I dół w górę. Chwila. Skądś go znam. Ale... Przydałoby się tu posprzątać. Powiedz to Filchowi, już mówiłem 1000 razy. Ta muzyka też jest świetna. Z pierwszej części, yeah. Taka muzyka jest piękna. Oj ludzie. Jest to tak w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, które robię dzisiaj przy komputerze. Dzisiejszy dzień był strasznie pracowity. Najpierw w szkole, później wróciłem, później... Wyszedłem do pracy, po gazety roznosić, a potem wróciłem do domu, przeczytałem najnowsze chaptery Bleacha i Naruto, później jeszcze przeczytałem komentarze i no i jestem teraz tutaj. I teraz czekam jeszcze na ostatni odcinek No Game No Life'a. Myślę, że trochę dzisiaj ponagrywam, żeby mieć na jutro. Jakbym nie musiała otworzyć, to byś tu został. Taki mój plan dnia wam powiedziałem. Panie profesorze! Panie psorze! Oglumencja! Może szlaban przekona cię do słuchania poleceń. Ale... No, ale ja nie mam żadnych poleceń. Uwielbiam twoje towarzystwo, Potter, ale może jednak sobie pójdziesz gdzie indziej. Masz coś jeszcze do powiedzenia. Stąd znikł, zanim będę zmuszony dać ci szlaban. Ajej! Mogę się tutaj rozejrzeć, może jakieś sekrety czy coś. Bo fajnie wygląda ten gabinet. A tak na pożegnanie, panie profesorze? Otwórz różdżkę, Potter. Protego! Czekaj. Expelliarmus. Co? Expelliarmus. Gryffindor traci 10 punktów. Co? Może to cię czegoś nauczy. Obawiam się, że będę skazany na twoje towarzystwo przy okazji kolejnych szlabanów. Spoko. Mogę od razu załatwić panu szlaban. Chwila, jeszcze... Ja na ciebie jeszcze nie zdążyłem rzucić zaklęcie. Chciałem rzucić na ciebie zaklęcie. Ale się nie udało. Znasz zasady? Teraz odłóż różdżkę. Kurde! Expelliarmus. Nie! Może to cię czegoś... Kurde, no! Daj mi jeszcze raz. Chcę spowodować, by on wisiał do góry nogami. Chcę użyć lewy korpus. Dawaj.
Lewy korpus, panie profesorze. Chcę to na panu wypróbować. Jak nie, to wypróbuję na pańskim uczniu. Tu, ty, stój. Zemsta. A teraz próbuję to na panu profesorowi. Na pani psorze. Odłóż różdżkę, Potter. Czy ty się kiedyś nauczysz? Odłóż różdżkę, szlaban. Nie! To cię czegoś nauczy. Ale przynajmniej go trochę trafiłem, nie? Przynajmniej go raz trafiłem. Na twoje towarzystwo przy okazji kolejnych szlabanów. Kurde, bo nie, nawet różdżki nie można tutaj wyciągnąć. Cholera jasna. Nie masz nadal 5 lat. Najwyższy czas, żebyś wreszcie zmądrzał. Kto to mówi? Czuję zadanie. Jakieś zadanie. Kto to mówił? Kto to mówił? To już chyba badaliśmy kiedyś. Mam nadzieję, że wkrótce. Zamknij mordę! Gdzie możemy jeszcze pójść? Gabinet Umbridge. To byłby pomysł. Chodźmy sprawdzić, co Umbridge knuje. Na górę! Ślizgoni po puchar. To w ogóle ta gra jest nie fair, bo Harrymu zabrano w ogóle jego miotłę i Fredowi George'owi też. W książce było tak, ja tak logicznie pomyślał, to powinniśmy teraz pójść do Umbridge, bo w książce było tak, że... Harry chciał się skontaktować z Siriusem, ale mógł to robić tylko przez kominek w gabinecie dyrektora. Znaczy w gabinecie Umbridge, bo Umbridge nie była w gabinecie Dumbledora, tylko w swoim własnym starym gabinecie. I właśnie tam... Właśnie dokładnie tam Harry poszedł w książce i wtedy... Kiedy był u niej w gabinecie, dowiedział się... Usłyszał, że coś tam jest. Znaczy, to było tak, że on był w gabinecie, chciał się skontaktować z Fredem i George'em. Ale nie udało mu się to za bardzo. Wtedy zobaczył, że Filch nagle włazi do pokoju, schował się. I Filch przyszedł po jakąś kartkę, po taki formularz, pozwolenie na chłostanie, czy coś takiego. Harry się ciekawił, co tam się dzieje, co to za hałasy, poszedł za Filchem i okazało się, że Fred i George są na klatce sodowej. Są na klatce sodowej. Na schodach i... Kłócą się z tego, co pamiętam, z Umbridge i tak dalej. On mówi, chodźcie tutaj, ukażę was i tak dalej, jak należy. Oni coś tam, nie zrobimy tego. Filch właśnie cieszył się wtedy na ukaranie i wtedy właśnie... Fred i George przywołali swoje miotły i uciekli z Hogwartu. I zaczęli wszystko rozwalać jeszcze, przy okazji. Tak to wyglądało wtedy. Mam ci tyle rzeczy. Nie masz mi nic do pokazania, to jeszcze zrobimy później. No i właśnie tak było w filmie. No i spodziewam się, że tutaj też mogłoby tak być. Ej, tu jest tablica, którą możemy przewrócić na drugą stronę. Akcja! Depulso! Wow, dużo to dało. Sporo to dało. Naprawdę dużo to dało. A to co? Do gabinetu. Zamknięty jest, cholera. Aha! A tutaj nic nie ma. No to się zawiodłem trochę. Nie ma tak jak w książce. Jest raczej tak jak w filmie. Że po prostu nagle Fred i George zaczną wariować. Co, gdzie jeszcze moglibyśmy pójść? Hangar na łodzie? Nie wiem. Możliwe, żeby tam byli, ale to trochę daleko. Izba pamięci? Byłem tam kiedyś w ogóle. Kamienny krąg? Hej, tam też mnie chyba nie było. A nie, byłem. Moje kurcze. Kamienny most, korytarz lochów. Kryty most, lochy, łazienka Marty, łazienka prefektów, most wiszący. Obrona przed czarną magią, pierwsze piętro. Piąte piętro, pokój nagród. Pokój nagród? Aha. Sala wejściowa, salon Gryffindoru, siódme piętro. Skrzydło szpitalne, sowiarnia, sypialnia, bla, trzecie piętro. Chyba mam pomysł. Chyba mam pomysł. Gdzie moglibyśmy pójść? Ale najpierw musimy pójść do... Łoch, most wiszący, kurczę, gdzie to było? Piąte piętro, pokój nagród, sowiarnia, bla.
Nie o to mi chodzi. Kurde. Nie mogę tego gówna znaleźć. Trzecie piętro, transportacja szpitalowa. Tak. Lochy... Nie? Korytarz lochów, tutaj, gdzie byliśmy przed chwilą. Moglibyśmy tam pójść od razu, ale dobra. Ale teraz pomyślmy trochę logicznie. Mamy takie trzy, jakby trzy podwórka, prawda? Są trzy podwórka. Na dwóch... na dwóch włączyliśmy bagno. No i teraz jest tam brudno. Na dwóch dziedzińcach. Został jeszcze jeden dziedziniec, gdzie nie byliśmy, czyli ten dziedziniec, gdzie... pomagaliśmy Colinowi w odzyskaniu jego aparatu. Być może tam coś będzie? Warto sprawdzić, powiadam. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Ale jak znam życie, to tam nie będzie tego. Jeżeli nie będzie tego tam, to raczej... spróbuję poszukać w internecie, ale... no nie wiem, nie przychodzi mi nic innego do głowy. To jest ostatnie miejsce, gdzie bym poszedł. Wszystko przeszukane. Salon, siódme piętro. Klasy. Lochy. Wszystko. Wszystko przeszukane. Dlaczego tutaj? Znam inną drogę, która byłaby szybsza, tylko nie mogę jej znaleźć. No dobra, a tędy też można pójść. Wracamy, przebiegniemy jeszcze raz koło profesora Snape'a. Jakby profesor Snape dowiedział się o tym. Tak, tak, znamy to już. Znamy tą gadaninę. No nie, znowu. Spieprzaj. Ciekaw jestem, kto to mówi, bo mnie to śmieszy trochę. Może to kto dochodzi z salonu głównego, z Slytherinu. Musi być gdzieś w pobliżu. Wiadukt, dokładnie. Nie wiedziałem, jak znaleźć ten most na mapie, więc... byłem ciekaw trochę. Nawet nie wiedziałem, jak go znaleźć na mapie, więc wybrałem lochy po prostu. Korytarz do lochów. Bo wiedziałem, że jest w pobliżu. Oha! A więc takie buty! Nie możesz tego włączyć? Harry, namierzyć to trzeba. Fire! Nie rozumiem tego właśnie w filmach Piratów z Karaibów. W trzeciej części. Dlaczego wszyscy muszą krzyczeć fire? Dlaczego wszyscy muszą krzyczeć ognia, a nie tylko jeden i to kapitan? Przecież starczy jak jedna osoba to przeczyta. Znaczy starczy jak jedna osoba krzyczy ognia, ale nie. Każdy musi drzeć ryja, nawet jeżeli jest tylko majtkiem. Miejsca, gdzie Fred i George schowali bagno. Tam jest! Kurczę, Harry! Nie ułatwili nam zadania, co? Przecież nie mogli go zostawić tam, gdzie Filch czy Malfoy mogą zajrzeć. Pomóż mi dostać się na pierwszy gzyms. O kurde! Całe szczęście to tutaj! O ludzie! Wiecie co? Spróbuję coś. Nie wiem, czy to próbowałem już kiedyś, ale... tutaj... O! Dokładnie to. Zapalmy jeszcze tutaj ogień, trochę tak sekretów poszukamy. Ale kurde! Na szczęście wpadł mi do głowy pomysł z tym właśnie miejscem. Gdyby tutaj tego nie było, to mi się trochę wkurzył. Bo to ostatnie miejsce, o którym pomyślałem. I teraz wszystko robi sens. Pamiętacie, kiedy się wspinałem tam na górę? I się dziwiłem, że he, możemy się tam wspiąć, a tam kurde nic nie ma do znalezienia. Nawet żadnej paczki Freda i George'a. Dopiero teraz się pojawiło. No ale mogli tam jakiś sekret dać dodatkowo. No kurde. No ale idziemy po to, nie? Aha! Udało się! Informacje o grze. 63%. Odkryto w Hogwarcie 51%. Gdzie to teraz jest? Znaki Hogwartu. Plakietki czarodziejów, ta? Co to w ogóle plakietki czarodziejów? Jestem ciekaw. Kiedy ja to zebrałem? Paczki Freda i George'a, 4 figury szachowe i... o, jeszcze jedna tylko. Rzeczy Luny. Kiedy w ogóle zaczniemy... szukać rzeczy Luny? Pewnie pod koniec gry.
Jak w filmie było, że Luna zgubiła swoje rzeczy i szukała, być może wtedy. Ślady zwierząt, odkryte insygnia Hogwartu, 8 na 12. Trochę więcej powinienem ich odkryć, myślałem, że teraz będzie trochę więcej. Zrzucono wszystkie zaklęcia obronne w pojedynczej potyczce. No fajnie, kolejny quest załatwiony. No to się wspinamy teraz na górę. A zamknij tyłek, bo ja ci go zamknę. Ale nie w taki sposób, jakbyś chciała. Kurde, to zabrzmiało teraz dziwnie. Ja pierdzielę. Najpierw myśleć, potem mówić. Albo i nie. Albo i nie. Przecież to już naprawiłem. Jaki cham to naprawił? Łapie to już po nas. Tak, zostań tu i pilnuj, a ja poszukam pudełka. Chciałem powiedzieć, jaki cham to znowu zepsuł. Przecież ja to kiedyś już naprawiłem. No to wchodzimy. Tak, jak Umbridge zobaczy, że Harry się spina, to od razu będzie wiedziało, o co chodzi. No, oczywiście. Lubię tą muzyczkę. W wersji DS-owej Harry'ego Pottera ta muzyka zawsze leciała przy robieniu eliksirów. Tam było właśnie fajne, że były takie fajne minigierki, jak na przykład lekcje, na przykład robienie eliksirów na eliksirach, albo jakieś tam podlewanie roślinki na zielarstwie i tak dalej. No ale niestety w tej części gry tego nie ma. Tam było tak, że pomiędzy questami można było sobie po prostu robić te zadania, można było iść na lekcje i tak dalej. No i zrobić te minigierki. Albo podejść do tej tablicy w pokoju wspólnym Gryffindoru. No i tam sobie poszukać, tam sobie porobić niektóre zadania. Się po jakimś czasie odblokowywały i tam mogłeś robić te swoje fajne minigierki. I to należało do 100%. A tutaj tego w ogóle nie ma. Tutaj, jak już się patrzy, no, jakie osiągnięcia można zdobyć, to są tylko 3 lekcje, które można zaliczyć. I domyślam, że są to eliksiry i coś jeszcze. No akurat szkoda. Fajnie byłoby, gdyby było tutaj więcej takich... Gdyby było tutaj trochę więcej takich minigierek i lekcji. Tego tutaj mi trochę brakuje. No ale w 6. części będą znowu eliksiry. To będzie fajne. Nie mogę się doczekać eliksirów w 6. części. Z profesorem Slughornem, yeah! Uwaga, Harry, bo spadniesz! Dobrze pamiętam tą muzykę. Jakby to powiedzieć, wpaliła mi się w pamięć. Yeah! No i jest cudownie. Muszę przestać śpiewać, to będzie złe, to będzie chore. Nie mogę tutaj po prostu zlecieć, nie, raczej nie mogę. Nie wolę ryzykować, wolę nie ryzykować. No i jest pięknie. Mam nadzieję, że po aktywowaniu tego ostatniego bagna, mam nadzieję, że to jest ostatnie bagno. Mam nadzieję, że będzie można teraz sobie zdobyć jakieś... Znaczy, że będziemy teraz mieli znowu zadania, o to mi chodzi. W następnym odcinku zapalimy to, ludzie. W następnym odcinku. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.